Dobry wieczór po raz drugi. Ostatni raz, pierwszy raz byłem na tej gali 12 lat temu. Fajnie, że wpadłeś. Miałem 19 lat, odbierałem nagrodę za odkrycie roku. Przez te parę lat nie udało mi się jednak tutaj przybyć, ale tym razem bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że odbieram tę nagrodę, z czego jestem po raz kolejny bardzo dumny. Chciałbym oczywiście podziękować i zadedykować tę nagrodę mojemu tacie, bo wiem, że nade mną czuwa nad tym, żebym cały czas robił to, co kocham, to, co robię najlepiej. I pomimo tego, że nie udało mu się obejrzeć żadnego mojego meczu w seniorach, to teraz nadrabiał to, ogląda pewnie z najlepszych miejsc na stadionie i trzyma za mnie mocno kciuki. Oczywiście chciałem podziękować mojej mamie, mojej żonie Ani i mojej córce Klarze za to, że są przy mnie, że mnie wspierają. Nie tylko w tych dobrych chwilach, jak idzie, ale też w tych cięższych, a one się pojawiają. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby były one jak najrzadziej, ale zdaję sobie z tego sprawę, że życie piłkarza nie jest łatwe, choć czasami pozory mylą, bo jednak wysiłek, jaki wkładam każdego dnia, wkładamy tak naprawdę mi piłkarze, to ciężko czasami to wytłumaczyć, ale to jest praca nie tylko nad elementami piłkarskimi, ale to jest praca też nad sobą, nad to, żeby być też lepszym człowiekiem. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że pomimo tego, że mam teraz 31 lat, ale czuję się naprawdę na dużo, dużo mniej. I z tego jestem też dumny, że mam nadzieję, że jeszcze parę razy się pojawię na tej gali i będę mógł tutaj też odbierać jakieś nagrody. Ale też, wiem, rozgadałem się, ale jeszcze coś powiem, okej? Chciałbym też przede wszystkim podziękować kolegom z drużyny, trenerom za to, że dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo też ja jako napastnik żyję z podań, z tego, że oprócz tego, że ja też mogę podać, ale jednak ta żyłka napastnika zawsze we mnie płynęła i zawsze będzie płynąć i to jest coś, co sprawia mi największą radość. Słyszeć radość kibiców to jest coś przepięknego i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem już wcześniej, w tym roku będzie podobnie albo jeszcze lepiej. Na zakończenie, bo już czuję tutaj, że już powinienem kończyć, na zakończenie, tak jak dzisiaj, chciałem też życzyć powodzenia chłopakom z Amfutbolu. Dzisiaj było losowanie Mistrzostw Europy. Ja jako osoba wiem, ile oni muszą też wysiłku wkładać, to żeby być w tym miejscu pomimo przeciwności losu. I ja trzymam za nich mocno kciuki. Mam nadzieję, że też się będziecie dołączali do kibicowania. Może się uda też udać na Mistrzostwa Europy w Krakowie, więc mocno wierzę w nich, mocno trzymamy za nich kciuki i mam nadzieję, że też mają szansę na niemały sukces. Dlatego dziękuję bardzo. Robercie, ja jestem święcie przekonana, że jesteś dla nich inspiracją, zresztą dla nas wszystkich. Zaraz to zobaczymy. Tak było w roku 2008, a tak, proszę Państwa, jest trochę, teraz. Trochę ulepszona wersja. Robert, tak się składa, że pod... Chcesz coś dodać? Ale przemówienia nie macie. Nie, chcieliśmy puścić, ale zagadałeś, niestety. Tak się składa, że pod Twoją nieobecność ta nagroda była przez rok w dobrych rękach. I ten ktoś chciałby Ci pogratulować. O ile się uda. Okej. Czekamy. Dobry wieczór Państwu. Jako laureat nagrody tygodnika Piłka Nożna na Piłkarza Roku w 2018 roku chciałbym złożyć szczere gratulacje dla osoby, która zdobyła ten zaszczyt w roku 2019, czyli Robertowi Lewandowskiemu. Myślę, że tutaj nie ma dwóch zdań. Zasłużył sobie na to swoją postawą zarówno grając w klubie, jak i w reprezentacji. Jest wiodącą postacią od kilku lat i ten rok był dla niego fantastyczny, tak więc szczere, szczere gratulacje. No i myślę, my wszyscy związani z reprezentacją, zawodnicy, trenerzy i kibice, wszyscy, którzy kibicują tej grupie chłopaków, chcemy życzyć zarówno sobie, jak i w tym przypadku również zwycięzcy, czyli Robertowi, tego, żeby ten rok 2020
20 był jeszcze w naszym i w jego wykonaniu jeszcze lepszy, żeby ciągnął tą reprezentację, żeby cały czas podnosił swoje umiejętności i za rok mógłby się cieszyć po raz kolejny z tej statuetki, bo to oznaczałoby, że na Euro osiągnęliśmy bardzo fajny wynik, wynik, z którego będziemy wszyscy zadowoleni, który będziemy pamiętać bardzo, bardzo długo, tak więc takie są marzenia. No i życzę tego sobie, Robertowi i wszystkim związanym z reprezentacją. A Państwu życzę udanego wieczoru. Pozdrawiam. Tak, fajny kolega. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że Fabian, jak na niego, to się bardzo rozgadał. Nie znasz tej drugiej wersji, więc ta jest naprawdę krótka. Dziękujemy bardzo. Piłkarz roku. Dziękuję bardzo. 2019.